Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Telewizji Republika. Witam Państwa serdecznie z Waszyngtonu. Tu środek nocy, w Polsce poranek, a z nami są dzisiaj Jan Pietrzak, Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski. Szanowni Państwo, kiedy rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się, o właśnie, i jest też Misia, dobrze pamiętam, Jędrzej? Tak się kot nazywa? Tak, Misia też przyszła. Dobra, cześć Misia. Kiedy przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce, mówił o tym przed chwilą minister Jabłoński. Sytuacja na granicy pomiędzy Polską a Niemcami, kwestia polityki imigracyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i kwestia współpracy policji niemieckiej z Polską. Kiedy te wszystkie rzeczy budzą nasze oburzenie, wypowiada się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i tłumaczy zachowanie niemieckiej policji tak. Niemcy wczoraj przyznali, że to było naruszenie procedury, te, które obowiązują. Przeprosili za to bardzo, bardzo jasno. Powiedzieli, że prowadzą natychmiast system naprawczy u siebie. Mi się wydaje następujący sposób. Gdybym miał cokolwiek domniemywać, to są osoby, które to zrobiły, znaczy policjanci. To są policjanci bardzo mało doświadczeni, bo ci doświadczeni zabezpieczają dzisiaj euro. Prawdopodobnie nie znali procedury, zrobili to, co zrobili. Czyli to był wypadek przy pracy, absolutnie. Nieświadoma polityka? Absolutnie. Absolutnie to był wypadek przy pracy. Z tego, co dzisiaj widzimy, to wypadek przy pracy. Wszystko po prostu przez piłkę nożną. Jan Pietrzak. No tak, tak, takie wypadki przy pracy to się mogą zdarzać różnym ludziom, ale nie policji na granicy czy służbom specjalnym na granicy. No to jest po prostu lipa. To tłumaczenie. Musimy być bardzo tutaj uwrażliwieni, ponieważ to, co nas spotkało ze wschodu, zaczyna się z zachodu, ta inwazja. To jest, proszę Państwa, nie do przyjęcia. Ja jeszcze raz apeluję w tej sprawie, bo to jest niezwykle poważny powód. Może uda się przekonać kilkunastu posłów obecnej rządzącej koalicji, żeby odstąpili od tych programów. I żeby po prostu rząd się do dymisji podał, żeby zmienić rząd. Pracujmy nad zmianą rządu, a to jest wbrew pozorom nie takie trudne, bo już w tych partiach na przykład typu trzeciej drogi powstaje bardzo duże negatywne emocje w stosunku do tej współpracy i do tego rządu, bo widzą, że przegrywają wszystko. Może oni się ogarną trochę i zrozumieją, że przegrywają, że lepiej im będzie zrobić rząd propolski niż proniemiecki, że na tym coś ugrają i będą w grze dalej, a nie przepadną w odmęcie dziejów i w tej całej zawierusze robionej przez niemieckie rządy w Polsce. To bardzo jest istotny moment, bo pół roku mija tego rządu, a Polska się pogrąża w każdej sprawie, w każdej dziedzinie, w każdej, nie ma jednej dziedziny, w której cokolwiek dobrze by szło dla Polaków. Więc trzeba pracować nad tym, żeby rząd się podał do dymisji i żeby została ta dymisja przyjęta i powołany nowy rząd. To jest wbrew pozorom nie takie trudne. Ja mam jednak wrażenie, że to jest rzeczywistość, no być może, znaczy wydaje mi się, że jest to raczej myślenie życzeniowe niż rzeczywistość polityczna. Być może, ale można pomarzyć. W tym wywiadzie, oczywiście, że tak, dlaczego nie, należy to robić i należy mieć nadzieję, ale poza nadzieją należy, mam wrażenie, przygotowywać się raczej na najgorsze, a wtedy, jeśli inna rzeczywistość nastąpi, to będziemy mile zaskoczeni. W tym samym wywiadzie wiceminister spraw wewnętrznych, pytany o liczbę osób, które z Niemiec do Polski zostały cofnięte czy wysłane, już zmienia zdanie w stosunku do tego, co mówił wcześniej. I mówi tak, od początku roku mamy 290 legalnych zawróceń. Chodzi o to, że jeśli taka osoba znajduje się w Niemczech, nie ma prawa pobytu tam, a ma polską wizę, to te osoby po potwierdzeniu wracają. Za każdym razem nasza Straż Graniczna musi ich odebrać.
Minister dodaje wiceszef MSWiA, mówiąc, że jest też druga procedura. Osoba przekroczyła granicę polsko-białoruską, jest z Somalii, złożyła wniosek o ochronę międzynarodową, została potwierdzona, jest w otwartym ośrodku i nagle decyduje się na wyjazd do Niemiec, ale ta procedura w Polsce już się zaczęła. Taka osoba jest zawracana do Polski i dodaje, że takich przypadków mieliśmy 3578 osób. Osoby, które nie zostały wpuszczone do Niemiec z powodu kontroli granicznej, 63% z tych osób to byli Ukraińcy. 2238 osób, mówi wiceminister. Wygląda na to, że wbrew temu, co słyszeliśmy na samym początku, kiedy Aleksandra Fedorska podała te liczby, a rząd twierdził, że one są nieprawdziwe, że to są prawdziwe liczby, że to są w gruncie rzeczy nawet liczby większe niż te, które podawała Aleksandra Fedorska. Wasz komentarz, Jędrzej Kodymowski. Nie no, że są te liczby prawdziwe, te, które zostały nie podane, tylko te, które rzeczywiście w samej konkluzji się pojawiły. Czyli de facto znowu mamy do czynienia z taką bezczelną dezinformacją społeczeństwa polskiego poprzez media, te oczywiście, które sprzyjają teraz. A wracając w ogóle, bo tutaj tak mnie troszkę się wskoczy pewna sytuacja związana z przeprosinami Niemiec, które przepraszały bardzo jasno, o tutaj zwracam uwagę na słowo jasno, za to, że doszło do takiego incydentu, z którym mieliśmy do czynienia na granicy, że cała rodzina została przywieziona przez radiowóz niemiecki i wystawiona gdzieś na przystanku czy pod dyskontem. Więc chciałem tutaj zwrócić uwagę, że Niemcy niejednokrotnie przepraszali nas za różnego tego typu błędy. Na przykład bardzo jasno też przepraszali za 1 września 1939 roku, kiedy wkroczyła armia niemiecka pod tytułem Wehrmacht i inne jednostki wojskowe do naszego kraju. I właściwie te przeprosiny cały czas są aktualne i właściwie na tym to się kończy. I teraz ja się pytam, co by było, gdyby ta sytuacja wyglądała odwrotnie, gdybyśmy to my wzięli emigrantów, którzy są nielegalni, wsadzili do radiowozu, przewieźli na stronę niemiecką, a przy okazji... Tak trzeba zrobić. I wysadzili pod dyskontem. Wysłali dwie dywizje pancerne, tak żeby po prostu zrobiły rekonesans na samym obrzeżu Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli w byłych Dedrach. To szczęście Niemiecka Republika Demokratyczna, DDR, już nie istnieje, więc wszyscy mają jasność, że to tylko i wyłącznie licencja poetyka Jędrzeja Kodymowskiego, który wczoraj założył krawat i państwo widzą, że najwyraźniej trzyma go do dzisiaj. Maciej Gnatowski. Te słowa polskiego wiceministra tłumaczącego, że to niedoświadczeni policjanci, że ci doświadczeni, przepraszam, pilnują euro, więc jak rozumiem w tej chwili hulaj dusza piekła nieba, w Niemczech można napadać na banki i robić co się chce, bo wszyscy doświadczeni policjanci pilnują euro, to jest przecież rzecz niebywała. Nie ma nic, żadnych informacji na temat konkretnych działań, jakie powinno podjąć państwo polskie. Powinno zostać rozpoczęte śledztwo, powinni zostać wezwani przez polskiego prokuratora ci konkretni ludzie, powinien zostać wezwany niemiecki ambasador do Polski, powinna zostać wykonana cała masa działań, łącznie z uruchomieniem przecież na granicach Polski kontroli, skoro Niemcy te kontrole prowadzą, po to, żebyśmy widzieli, ile takich radiowozów przejeżdża i żebyśmy wiedzieli, czy to jest jeden, czy może 1000, czy może trochę więcej. Maciej Gnatowski. No i chwieje nam się ta idea wolnego przepływu ludzi
usług i towarów. No, ale trzeba chyba coś na tej granicy jednak faktycznie zrobić. No. Ale to nie jest optymistyczne tłumaczenie, bo euro dopiero się zaczęło i piłkarska rywalizacja będzie jeszcze długo trwała. Także mnóstwo doświadczonych policjantów będzie zajętych czym innym niż pilnowaniem porządku. Będą pilnować porządku tylko w tych miastach, gdzie odbywają się mecze piłkarskie. No, to jest słabe tłumaczenie i to jest nawet jakby carte blanche dla niemieckiej policji, jeżeli dalej będą przywozić nam niedoświadczeni policjanci. No po prostu tak się dzieje, bo dalej doświadczeni są zatrudnieni tam, gdzie jest, są bardziej potrzebni, tam, gdzie jest reprezentacyjna sprawa. No, mecze euro, wszystkie oczy są właśnie niby Europejczyków. Tam kibicujemy piłkarzom, zresztą, no już niedługo, z Austrią i z Francją. Dla mnie to jest niesamowite, że tego rodzaju treści, już sam fakt, że wysyłają tego rodzaju treści i tłumaczenia przedstawiciele niemieckiej policji, a fakt, że powtarza to polski wiceminister i przyjmuje te brednie za dobrą monetę, to jest coś po prostu niesamowitego. Szanowni Państwo, to zanim jeszcze zakończy się nasz program, mamy również dzisiaj informacje, kolejne informacje dotyczące tego, jak wyglądają wyniki spółek Skarbu Państwa. Spółek Skarbu Państwa, które notowały przez ostatnich 8 lat wyniki na tyle duże, że były w stanie w sposób zdecydowany, mocny i znaczący wspierać polski budżet z zysku, który wypracowywały, który, skoro to spółki Skarbu Państwa należą do całego państwa, a więc do nas jako obywateli, no w tej chwili są w stanie trochę gorszym. Bardzo proszę. Państwowe spółki zarobiły 10,9 miliarda złotych netto w pierwszym kwartale. To o 7,9 miliarda złotych mniej rok do roku. Firmy energetyczne PGE, Tauron i Energa wykazały znacząco słabsze wyniki. Największy spadek zysków dotyczy jednak PKN Orlen. Gigant zanotował zysk o 69% niższy niż rok wcześniej. Na tle największych firm notowanych na GPW, pozbawianych kontroli Skarbu Państwa, holding Tuska prezentuje się blado. No to jest rozkaz. No i znowu, ktoś może powiedzieć, że to zaskoczenie, a ktoś inny może powiedzieć, właśnie o to chodziło. Jan Pietrzak. Nie ma żadnego zaskoczenia. No wrócili do starych pomysłów. Zwracam uwagę na pewien istotny szczegół. Tamta ekipa, prawda, jak rządziła, wyprowadziła w tak zwanej lukę VAT-owską robili. To było 260 miliardów bodajże. Luka VAT-owska poprzednich rządów Tuska. I oni dlatego podnieśli VAT na żywność, żeby były tam pieniądze, bo jak nie będzie pieniędzy z VAT-u, to nie będą mieli gdzie robić luki. Muszą robić lukę, muszą robić dziurę. W związku z tym VAT wprowadzili na żywność. A wiadomo, że ceny żywności podnoszą ceny wszystkiego, bo wszyscy ludzie jedzą. W związku z tym to jest podstawowy VAT. Te 5%, które wprowadziła ta ekipa, to jest po to, żeby specjaliści od luki i od dziury VAT-owskiej mieli z czego czerpać. Więc to są takie mechanizmy. Widać to gołym okiem, prawda, to się dzieje. No i to, i tutaj ten przykład Orlenu jest zupełnie niebywały. Zupełnie niebywały. Tak dochodowa firma, tak dochodowa, tak wywindowana na wysoki poziom w skali europejskiej, jest niszczona z premedytacją, a przecież minęło dopiero kilka miesięcy, proszę Państwa. Zastanówcie się, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. Spadek kompletny polskiego przemysłu, polskich dochodów, drożyzna niebywała. W tą stronę idzie. Zatrzymajmy to szaleństwo. Zmieńmy rząd. Maciej Ignatowski? No oczywiście sytuacja nie jest tutaj wesoła, ale myślę, że przede wszystkim ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak nie możemy wejść w buty tak jak kiedyś tej totalnej opozycji. Oczywiście trzeba krytykować to, co jest złe, ale ogólnie no,
trzeba też jakoś funkcjonować. No i chyba nam trzeba będzie przeczekać te rządy po prostu, tak, no bo do tej misji się nie podadzą, ale oczywiście ale poczekaj, Maciej, trzeba się, bo ja się zwracać zgadzam. Uwagę na fakty i starać się przekonywać ludzi, bo właśnie dużo tej nienawiści, dużo tego hejtu. No i no tu trzeba zło dobrem zwalczać i na hejt miłością odpowiadać i trzeba być bardzo wyrozumiałym też dla niektórych, no bo silna manipulacja nastąpiła na naszym społeczeństwem. Niektórzy naprawdę są no, mocno zagubieni, bym tak powiedział. Ja zgadzam się absolutnie z tą, nazwijmy to, doktryną Boba Marleya, tak to nazwijmy, ale gdybyś miał, Maćku, wskazać, bo ja się zgadzam z tym, że pułapka totalnej opozycji, totalności opozycyjnej jest pułapką niebezpieczną dla wspólnoty, dla państwa w ogóle, ale może jest coś takiego, co mógłbyś wskazać jako jakiś element działań państwa polskiego, które wprowadził, zrealizował, które ta koalicja 13 grudnia w Polsce zaimplementowała, przepraszam za brzydkie słowo, a które warto poprzeć, bo ja tak szukam w tej chwili w głowie i trudno mi to znaleźć. No, mi też trudno, mi też trudno. Ja mogę, jest jedna rzecz. O, Jędrzej, proszę bardzo, jest człowiek z Gdyni, on wie, proszę bardzo. Tabletka dzień po, więc można sobie taki szaszłyk zrobić z tych tabletek dzień po i po prostu go, no nie wiem, czy podpiec, czy zjeść po prostu. Można sobie takiego sushi, że na dzień zemsty i proszę bardzo, jesteśmy zabezpieczeni na każdą okoliczność. No. A tak faktycznie z tych innych propozycji, na przykład proszę państwa, nic dobrego ten rząd nie zrobił dla Polski, a trzeba zmieniać złe rządy. Kto, ja? Aha, no ale to teraz ja coś powiem nie, jeszcze. To proszę, bo zastanawiamy się właśnie, bo państwo... To nie jest powiedziane, słuchajcie, bo to nie jest powiedziane, że to słyszymy tylko my. Nie jest powiedziane, że słyszy to tylko Jędrzej, tylko Mistrz i tylko Maciej Ignatowski, ja też. Słyszymy Kordiana, który mówi do Jędrzeja, Jędrzej mów do tego kalkulatora. No ale być może właśnie po prostu Jędrzej musi mówić do kalkulatora, będziemy go lepiej słyszeć. Ale Jan Pietrzak kończy myśl, a my za chwilę kończymy program. Jeszcze jedno zdanie. Proszę państwa, żyjemy w świecie szybkich zmian. Teraz są takie państwa, gdzie człowiek może płeć zmienić z dnia na dzień. Dziś jest mężczyzną, jutro będzie kobietą. Takie zmiany są możliwe, fundamentalne. A u nas się wahamy, czy można zmienić rząd. Nie wahajmy się. Rządy są po to, żeby je zmieniać, jeżeli są złe. To jest decyzja narodu. Bądźmy silni, Polacy. Zmieńmy ten rząd. Apelujmy do tych przystawek obecnego rządu. Tam jest sporo porządnych ludzi. Wyłuskajmy ich i zmienimy rząd. To nie jest takie trudne. Tylko nie bójmy się tego, na Boga. Nie możemy się bać zmiany rządu. To jest normalna w demokracji czynność. Zmienimy zły rząd. Tyle wystarczy. Tak, tylko jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Czy... Jędrzej Kodynowski teraz prosto do kalkulatora, proszę. Czy my mamy zmienić rząd zaraz po zmianie płci, czy jeszcze przed zmianą płci? No, pokazałem tylko przykład, jak szybko można robić fundamentalne zmiany. Pan Bóg stworzył kobietę, mężczyznę, a ludzie teraz wymyślili, że mogą codziennie zmieniać płeć. No. Niezwykła cywilizacja nas. Korzystajmy ze zdobyczy cywilizacji. Zmieńmy rząd. To z pewnością jest łatwiej zrobić niż zmienić płeć i rządy faktycznie w demokracji wymyślone zostały po to, żeby je zmieniać, a płeć jest płcią i w tej sprawie po prostu nie dajmy się zwariować.
A koktajli z tabletek dzień po proszę nie spożywać i proszę nie naśladować tej pani, która to zrobiła na antenie telewizji Republika. To jest bardzo niezdrowe. Bardzo niezdrowe. Jan Pietrzak, Jędrzej Chodymowski, Maciej Ignatowski. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia. To był program Michał Rachoń. Jedziemy prosto z Waszyngtonu. Proszę zostać z telewizją Republika już za chwilę. Adrian Klarenbach.